Witam, tutaj Ibiś, a to jest czwarty odcinek z PWWM2, hura, ale się cieszę. I co ja tutaj właśnie sobie robiłem? Robiłem sobie tutaj dziurę, powiększałem sobie tutaj dziurę w ziemi, bo przyda mi się tutaj dużo więcej miejsca, niż to było do tej pory. Wiecie czemu, prawda? Nie lubię mieszkać w ciasnocie. Pamiętacie, że zawsze budowałem sobie duże chałupy na PWM-ie i w ogóle. Więc nie będę sobie budował mini domków ani takiego czegoś. No może na wyprawy jakieś mini domki byłyby dobre. Ale tak do mieszkania to duże domki są najlepsze, oczywiście. Dirt oczywiście się przyda. Dirt się zawsze przydaje. Chociażby, żeby sufit tutaj zrobić. Bo to mieszkanie przekształci się później w piwnicę. Tak. Okej. Jest tu już trochę więcej miejsca. I to oczywiście jest dobre, bo... Po czemu nie? A teraz czekam, bo za pół godziny Tomek będzie na Skype'ie dopiero. I wtedy mu pokażę pełną rzecz. Tak, to będzie śmieszne dosyć, mam nadzieję. Bo nie wiem jeszcze, czy to działa. Więc no cóż. Mam nadzieję, że będzie śmiesznie. Tak. No, mam już trochę dyrta, przynajmniej. Zawsze to jest na plus, prawda? Prawda. No, dyrt się oczywiście zawsze przyda. To w sumie to nie zawsze, ale cobblestone się zawsze przyda. Na następnym odcinku gramy na jednej wersji Minecrafta, oczywiście, of course. A jak żeby inaczej, nie chciałem nacisnąć Escape'a. Przypadkowo nacisnąłem Escape'a, to nic, nie szkodzi. Ale mi się kilok zużył przez to coś, co zrobiłem. I myślę, że na tym odcinku, co możemy zrobić? Możemy zrobić sobie półpytki. A ten piecyk się nie chce postawić normalnie, czy ja go źle stawiam? Złą stroną jakoś. No nie no, ewidentnie nie chce się postawić w tą stronę, co ja chcę. Półpytki, of course, przydadzą się, jak zawsze. Tak. Ej! Z tego tylko jedna półpłytka wypada. Z całego bloku wypada jedna półpłytka. No co za... Co za szajs. Iż szajse. Iż szajse. Szybkie te chmury. Ale nie rozmawiamy tu o chmurach teraz, prawda? Prawda. No. Of course not. Of co urse not. Yes? Yes. Dużo miejsca te schodki zajmują, ale to nie szkodzi. A skoro jest dzień, to pójdziemy może po tego, po drewno. Bo drewno się przyda zawsze, oczywiście. A jak żeby inaczej, drewno się zawsze przydaje. Oj, nie chciałem tego jeść. No trudno. W końcu mamy tu całkiem dużo drewna. No nie. Drewna tu jest całkiem sporo. Alfa 104. Ops.
W ogóle kamienny kilof jest tak szybki jak diamentowy, z tego co widzę. Przynajmniej tutaj na tej wersji. Znaczy, tak jak żelazny, to na pewno. I tak, muszę zbierać dużo materiałów w tych pierwszych odcinkach, bo... No bo później będą potrzebne, na pewno, nie? Poza odcinkiem będę robił takie rzeczy jak zbieranie materiałów, to na pewno. Na pewno nie będę budował poza odcinkiem. Drzewa chyba szybciej znikają tutaj na tej wersji. Tak. Ja nie pamiętam w ogóle, w której wersji Nether dodano. Ale zamierzam jak najpóźniej iść do Netheru. To będzie normalny gameplay. Zwłaszcza, że do Netheru to jeszcze daleko jest dosyć. Normalny gameplay. I będę wam w sumie mówił, co dodano, w jakich wersjach, mam nadzieję. Chociaż czy ja to chcę robić? Czy ja wam chcę mówić? W ogóle dużo sezonek leci strasznie. Dzisiaj już tak nie ma. No, bo te sezonki są niepotrzebne. 17 sezonek. Z kilku drzew. 21 już. Granica niebieskiego nieba. Minecraft Indev. Czy to był Invdev? Czy Indev? Invdev chyba. Tak, to był Invdev. Ehe. Invdev. Of course. Węgiel. Węgiel się zawsze przyda. Węgiel się zawsze przydaje. Zawsze. Węgiel się zawsze przyda, nie ma mówić, że nie. Dziwnie te przedmioty się chwyta i stawia z powrotem w ekwipunku. Tak dziwnie jakoś. Aha, to już nic nie ma. To mogę sobie pozbierać te pochodnie. A na początku w Netherze był szajs straszny, bo po jednym glowstone leciało. Glowstone daście. I to było naprawdę szajsowe. Serio, to był taki szajs po prostu. A dzisiaj nawet jest szansa, żeby wypadły 4. Całkiem fajny teren, myślę. Żebym tylko nie zabłądził. Ale bym się wkurzył, gdybym zabłądził. Nie, no w końcu bym się kiedyś odnalazł, prawda? Kartografer przecież jest i inne takie rzeczy, co nie? Tak, w poprzednim odcinku jestem zmęczony. Ile już nagrywam czasu odcinek? Z 10 minut. Na pewno. No, ale zebraliśmy dużo węgla, dużo drewna. Znaczy, drewna to bym nie przesadzał, że jest dużo, ale... Ale mało też, prawda? I nie pamiętam, w której wersji zmienił się kolor liści i... W ogóle, kiedy biomy dodali. Nie pamiętam tego. I skończymy tą serię. Ta seria będzie zdecydowanie dłuższa od tamtej. Co najmniej 2 razy dłuższa od poprzedniego PWM-a, a to z tego powodu, że tutaj po prostu każdy odcinek po dwie wersje na jeden odcinek, nie? Znaczy na odwrót. Po jedna wersja na 2 odcinki. Więc na stole będzie dłuższa seria. 120 odcinków minimum. Na pewno będzie więcej. Myślę, że ze 140 odcinków będzie. Te w końcu Minecraft 1.10, nie? Ale my tutaj nie jesteśmy po to, żeby rozmawiać o Minecraft 1.10. Aha, jeszcze jedna sprawa odnośnie PWM 2. Jest taka, że nie ma żadnych cheatów. Nic. Nie ma używania MC Edita.
Jak coś się zepsuje świat, to go nie używam. Trzecia sprawa. Można używać kartografera. MC Edit jest niedozwolony. Niedozwolony jest Game Mode 1. Niedozwolone są żadne cheaty. Nawet jeśli świat się zepsuje. Ja postaram się po prostu nie wchodzić na niego, gdy mam włączony 1.8. No bo wiemy, co się dzieje z takim światem oczywiście. Robią się dziury w nim. Jeśli się z niego szybko wyjdzie, to się zrobi z parę dziur tylko. A jeśli się nie zdąży, no to cały się przetransformuje. Że tak to powiem. No, ale my tu teraz nie jesteśmy gadać o poprzednim, podmówimy. A czekaj. Nie mamy w sumie co gadać teraz do tego PWM-a, bo iż gdyż ponieważ tutaj po prostu nie ma na razie nic i nie ma co do niego mówić, tak? No. I mam nadzieję, że ktoś to po prostu ogląda. Istnieją takie osoby, wiem, które przewijają sobie materiał po prostu, bo im się nie chce oglądać. Ale po co wtedy po prostu oglądają? Nie rozumiem tego. Ja nawet, jeśli wam się nie chce oglądać, albo jeśli wam szkoda czasu, to macie przecież zębatkę tam, gdzie film jest, nie? I możecie tam wybrać sobie szybkość i na przykład dwa razy przyspieszyć. I też będziecie mogli obejrzeć film po prostu w dwukrotnym przyspieszeniu. Mam nadzieję, że chociaż wiedzieliście o tym, że tak można. I mam nadzieję, że ktoś ogląda, bo ten odcinek jest, no cóż, nie jest ważny aż tak bardzo w sumie. Ale gadam tutaj przynajmniej ważne rzeczy. Może się czegoś dowiedzieliście. Chociaż wątpię w to. Ale ja też przeszpatrzę na różnych youtuberów, nie? I w sumie... Aha, mogę w końcu powiedzieć, kim się w sumie sugeruje w youtuberstwie oraz w ogóle w graniu w Minecraft. Jeśli chodzi o nagrywanie, to można powiedzieć, że powitanie moje jest bardzo podobne do jednego youtubera, który nazywa się Wichu. 1993. O, myślałem, że już z owiec nie leci pełna w ten sposób. Głupi byś. Nieważne. Gindzianiu. Gindzianio! Dobra. Dzianek zginął. Tak. I pożegnanie teraz wam. Podobne do Purposa, ale jest zupełnie o czymś innym. Pierwsza sprawa. Bardzo lubię oglądać Purposa. Świetny youtuber, świetny gościu. Dobre motto kanałowe. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. Bardzo fajne motto kanałowe. Kanałowe, no, youtuberskie bardzo fajne. Mi się wydawało, że tu woda była kiedyś. A teraz tutaj widzę ląd. What is going on? Co tu się wydarzyło? Przecież tu było woda. O co tu chodzi? Ale tu serio chyba woda była, nie? Ale ważne, że jest woda ogólnie. No. I co mogę jeszcze rzec w sumie? Aha, jeszcze jedna sprawa. Jak pamiętacie, w PW... To świnia jest. W PWM-ie nigdy nie dawałem muzyki w tło. Jak nagrywam, no, może tak rzadko kiedy robiłem to. Kurde, ile drewna. Rzadko kiedy to robiłem. Czasami może to robiłem, ale naprawdę rzadko. I tak będzie tutaj tak samo, że nie będę tego robił po prostu, bo... Uważam, że PWM to jest PWM. Żadnych tekstur paków, żadnego niczego takiego. Czysty Minecraft, żadnych modów, żadnych cheatów, nic takiego. To jest PWM, to PWM. Prawda? Prawda. Żadnych cheatów, żadnych modów, żadnych dodatkowych programów. No, ewentualnie jakiś kartografer albo... Albo, no, po prostu jakiś program dodatkowy na minimapie. A poza tym, nic. I tu mogę dwa drewna dołożyć. Ciuk, ciuk. Ok. Wyższe drzewo to fajniejsze drzewo.
No. Więc mam nadzieję, że zrozumieliśmy się tak dobrze. Ja się postaram odpowiadać na wszystkie komentarze. Znaczy postaram się, będę to robił. Nieważne, co tam napiszecie za bzdury. Więc nawet jak napiszecie bzdury, to ja odpowiem, nie ma problemu. Naprawdę, piszcie komentarze, ja wszystko będę czytał, wszystko sprawdzam codziennie, przecież wchodzę na YouTube'a. Wchodzę na YouTube'a codziennie, nawet parę razy na dzień. I myślę sobie czasami. Wchodzę na YouTube'a, patrzę i tu nie ma komentarzy nadal. A jak jest jakiś komentarz, to czytam go natychmiastowo. No, nie zawsze oczywiście jestem w domu, ale to oczywiście jak każdy. Ale i tak, materiały przecież są codziennie, oprócz środy. W środę postanowiłem sobie wolne robić, bo one... Co? A dzisiaj tak nie można. A czemu tu było można? Halo? Pytam się. Czemu tu można stawiać pochodnie na liściach? Czemu szkła nie pozbierałem? Nie rozumiem. Dobra, nieważne. To drzewo będzie fajnie wyglądać. Tak. Co jeszcze mogę powiedzieć? Dobra, nie. Nie będzie takich rzeczy, napewujemy. Nie będę się tak zachowywał, bo uważam, że to nie jest kanał na takie zachowanie. Jak chcecie takie zachowanie, to idźcie do LJ-a na przykład, albo do Wojtaza, albo do Karolka. A ja polecam, albo do Blowka. Ja polecam LJ-a, bo jest pozytywny bardzo. Umie rozśmieszyć. Serio. Świetny rozśmiesza gościu. Ma talent do tego. No i poza tym, zresztą na pewno go znacie. Polecam LJ-a w takich sprawach. Rozśmieszania. Świetny w tym jest. A ten kanał będzie po prostu normalny. Nie będzie tutaj śmiechów, chichów, żadnych takich główien, że tak powiem. Będzie po prostu otwarta rozmowa z wami, widzami. I mam nadzieję, że większość ludzi to zrozumie. Ci, co rozumieją, mogą zostać. Bo czemu nie? Oczywiście mile widziani będą. A ci, co nie rozumieją, to wypad. Nikt was nie zapraszał. Znaczy, oczywiście, ja was mogłem zapraszać, ale... Ale nikt wam nie każe tu być przecież, prawda? Sami z siebie powinniście oglądać. No albo nie. Albo oglądacie sami z własnej woli, albo wcale. Jasne. No i chałupa moja całkiem już nieźle się prezentuje. Trochę więcej miejsca. O, patrzcie, to jest właśnie F3. Ile mam FPS-ów? 200, 600, 300 coś tam. No, spok. I show FPS off. Niby dźwięki są włączone, ale jakoś nie słychać nic, nie? Nie wiem czemu. No, i całkiem myślę, że dobrze jest. Mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli, o co mi chodzi. Ojej, ale ja się rozgadałem. Ale to nie szkodzi, przynajmniej nie będzie ciszy na odcinku. No i w sumie mam nadzieję, że w sumie to jest jeden z odcinków, w którym najwięcej gadałem. W tym odcinku w ogóle muzyka nie byłaby potrzebna, serio. I o to w sumie chodzi, o to chodzi. O to chodzi właśnie w Let's Playach z Minecrafta, że no cóż, nie robię się głupot takich jak ludzie w ogóle robią nie wiadomo co. Pierwsza sprawa, którą chcę powiedzieć. Znaczy sprawa. Nie. Nie robi się takich głupot jak Wojtas albo Blow albo nie wiadomo co. O to chodzi w gameplayu Minecrafta, żeby po prostu grać na survivalu, gadać do widzów i niech oni odpowiadają, czemu by nie. Tak jak to robi na przykład RoxMB. W sumie on nie robi gameplaya, ale przynajmniej no, jest porządnym youtuberem. Robi porządne odcinki. Dużo się od niego dowiedziałem o Minecrafcie. Na przykład, nie no, o farlancach akurat sam się dowiedziałem, bo no bo badałem Minecrafta i natknąłem się na farlancy. Ale naprawdę, te farlancy są cudowne.
No. Zresztą na pewno widzieliście. Farlandcy już wszyscy znają, bo RoxMB nagrywał odcinek z Farlandów. A poza tym... całkiem spoko. No i ostatnia sprawa, którą chciałbym dzisiaj poruszyć, to jest ten właśnie hejt Minecrafta, który ciągnie się od dawna już bardzo. Ale to jest sprawa, którą nigdy nie poruszyłem i chciałem jej nie poruszać, ale te chmury są trochę dziwne, tak nisko są. Przez mieszkanie mi będą przelatywać. Ale co tam. Trudno. Tak, muszę poruszyć ten temat, bo to jest po prostu must have i w ogóle potrzebne. To musi być po prostu poruszone przeze mnie. I tak, żeby nie było, że tego tematu ja nie powiedziałem. Uważam, że Minecraft jest świetną grą, ale społeczność jest po prostu do dupy. Bo zaczęła hejcić Minecrafta z tego powodu, że zaczęły w Minecrafta grać dzieci. Bo Minecraft to niby jest gra dla dzieci, prawda? No bo są klocki i w ogóle. Można powiedzieć, że Minecraft jest grą dla dzieci. Oczywiście. Ale czy gra dla dzieci musi być od razu hejtowana przez wszystkich? Pierwsza sprawa odnośnie tego. Wszyscy mówią, że to jest gra dla dzieci, bo grały w nią dzieci i to w mega ogromnych ilościach. Bo dlaczego wszyscy hejcą Minecraft? Po prostu to przez dzieci. 7-letnie dzieci, 8-letnie zaczęły grać w Minecrafta. Ja oczywiście mam również siostrzeńca, który gra w Minecrafta. Ma 8 lat. Chyba. No i w sumie też uważam, że 7-letnie albo 8-letnie dzieci to już jest po prostu norma w Minecraft i to się nie ma co dziwić, że takie dzieci grają w Minecraft, bo już wszystkie takie dzieci grają w Minecrafta. Ale ten hejt już po prostu no przechodzi już po prostu. O, tak jestem wysoko, że widać słońce w nocy. Fajnie to wygląda. Szkoda, że nie mogę screenshota zrobić. No cóż, tak bywa. No i to chyba będzie tyle na ten odcinek. Nie był on w sumie krótki, ale fajna mgła. Ale nie chodziło o to, żeby był krótki. Chciałem się wygadać, chciałem rozgadać, chciałem drewno pozbierać i inne materiały. Również coś tutaj zrobiłem, już mamy lepszą chałupę, bym powiedział, chociaż to jest dziura w ziemi, ale to jest nieważne. Mamy dużo węgla, cobblestone, drewno właśnie chciałem pozbierać na tym odcinku. I jeszcze mamy co? Mamy... Po odcinku postaram się pokopać dużo, bardzo dużo. A poza tym jeszcze chciałbym powiedzieć, że... No cóż, dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, że jeśli coś się kończy, to coś nowego się zacznie. I na razie. Cześć.